Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szatkowska, to jest program Wyszukani. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest Dominik Sokół, piłkarz Radomiak Radom. Witam. Hi. Witam. Dominik, powiedz mi, skąd taka pasja? To jest dość popularny sport wśród młodych chłopców, natomiast u Ciebie przerodziło się to w sport zawodowy. Skąd takie zamiłowanie do piłki? Od dziecka po prostu to zamiłowanie miałem z piłką, gdyż u mnie w rodzinie zawsze ta piłka dominowała. I tak jakoś się z tego wzięło, że zawsze wolałem chodzić sobie z piłką, grać i to tak wyszło, że do tej pory to robię i mi to wychodzi chyba. W jakim wieku rozpocząłeś przygoda? Życia to był, więc to bardzo dawno temu. Taka amatorska gra gdzieś pod blokiem, kopanie z kolegami, czy już jakiś klub? Był klub, pierwszy właśnie Radomiak, ale tak na początku zawsze zaczynało się na podwórku, zawsze się tak grało, więc... Każda wolna chwila zamiast odrabiać lekcje w domu. Tak. Wolałem to robić niż właśnie się uczyć. Jak potoczyły się dalej losy? Podstawówka, później gimnazjum, grałeś sobie amatorsko, tak? W drużynie Radomiaka i co dalej? Potem zmieniłem klub, gdyż nasz rocznik tak jakby się rozpadł po prostu. I poszedłem do innego klubu, żeby się rozwijać. I wróciłem do macierzystego klubu, którym się wychowywałem. Bo twoje serce bije na zielono. Jasne. Jesteśmy na świeżo po awansie drużyny Radomiaka do pierwszej ligi. Powiedz, jak wyglądał ten awans od kuchni, od strony szatni? No bardzo, bardzo na to czekaliśmy, gdyż dwa lata z rzędu nam się to nie udawało. Po prostu wyciągnęliśmy wnioski z tych dwóch poprzednich sezonów, gdy nam się nie udało awansować, więc w tym roku było takie, można powiedzieć, ciśnienie, gdyż no, musieliśmy to zrobić dla kibiców, dla nas samych. A ta feta i awans to dla mnie jest naprawdę coś niezwykłego, gdyż wychowywałem się w tym klubie i mogłem po prostu temu klubowi pomóc w awansie, więc to jest niesamowite uczucie. Zeszliście z boiska po ostatnim meczu, gdzie już wiedzieliście, jaki jest werdykt. Jakie emocje towarzyszyły piłkarzom? Nie można tych emocji opisać naprawdę, gdyż to jest mój pierwszy awans, ale naprawdę go nie zapomnę go na pewno, bo to było coś niesamowitego, jak można świętować z kibicami i z własną drużyną, naprawdę coś niemożliwego. Szybki prysznic i wyszliście na miasto, żeby świętować razem ze wszystkimi wiernymi. Tak, naprawdę dużo kibiców przyszło na plac. Naprawdę to było mega przeżycie, którego na pewno nie zapomnę. Jak się czuje taki młody piłkarz, będąc tak naprawdę u szczytu sławy takiej lokalnej? Może nie u szczytu sławy, ale no, powoli tak można powiedzieć, że się przyzwyczaja do tego z wiekiem, więc nie narzekam. Jakie znaczenie dla Ciebie personalnie miał ten awans? Czy posypałeś jakieś propozycje od innych klubów? Myślę, że właśnie taki awans w moim CV będzie dużo oznaczył, gdyż większość klubów będzie patrzyło po prostu na to, że zawodnik w takim wieku robi awans i przyczynia się do tego, grając w pierwszym składzie, więc wydaje mi się, że ten awans da mi naprawdę dużo w przyszłości. Byłeś też powołany do kadry narodowej U20. Tak, no dostałem powołanie od trenera Jacka Magiery, to było naprawdę coś niemożliwego po meczu z Rozwojem, gdyż strzeliłem wtedy bramkę i zagrałem niezły mecz. Trener do mnie podszedł i powiedział mi, że jest taka możliwość, żebyśmy się wymienili numerami. To już wtedy coś przeczuwałem i to naprawdę było takie dla mnie wow, że mogę zagrać z orzełki na piersi i wysłuchać hymnu narodowego, więc naprawdę było mega przeżycie. Miałeś okazję wyjść w barwach narodowych raz na boisko w pierwszym składzie, tak? Tak, tak. Jakie emocje towarzyszą? Naprawdę mega, gdyż możesz pokazać się na światowej piłce po prostu, bo na reprezentację przyjeżdża naprawdę dużo skautów czy różne osoby, więc takim nawet jednym meczem można wybić się do innego klubu większego i to naprawdę było przeżycie mega. Świat piłkarzy to bardziej świat takiej wzajemnej akceptacji i wspierania, czy zaciętej rywalizacji, walki o miejsce? Moim zdaniem, żeby po prostu ta drużyna funkcjonowała, to musi być ten zgrany zespół. Musimy się traktować tak jak rodzina. Wiadomo, że jest rywalizacja pomiędzy nami na różnych pozycjach, ale to jest taka dobra rywalizacja, gdyż rywalizując z inną osobą, po prostu stajesz się lepszy. Więc nie ma takiej złej rywalizacji w naszym zespole.
Mhm. A jeszcze wracając do kadry narodowej, czy tam faktycznie nawiązaliście sobie jakieś takie bliższe przyjaźnie? No właśnie w kadrze na tych konsultacjach było tak, że właśnie każdy walczył o swoje. Może było mniej tej przyjaźni, bo każdy po prostu chciał pojechać na te mistrzostwa, ale to była taka dobra rywalizacja, więc... To było zorganizowane w ramach jakiegoś zgrupowania wyjazdowego? Spędziliście ze sobą tam, kilka dni? No, tam byliśmy tydzień w Uniejowie, to było zgrupowanie w takim hotelu. Tam mieliśmy cały ośrodek dla kadry. Jak wygląda dzień piłkarza? Dzień piłkarza, no trzeba się po prostu wyspać odpowiednią ilość godzin, zjeść dobre śniadanie. Trening, po treningu różne węglowodany, różne rzeczy, żeby po prostu uzupełniać to wszystko, co się straciło na treningach, więc to jest takie też trzymanie bardzo diety. Mhm. Masz rozpisaną jakąś dietę dedykowaną tylko dla ciebie, czy się trzymasz? Znaczy tak nie mam wypisanej, ale po prostu patrzę to, co jem, po prostu czasami sobie sam gotuję, żeby dla siebie po prostu patrzeć na te kalorie, żeby nie przytyć tego tłuszczu za dużo, tak? Czyli rozumiem, że fast foody nie wchodzą w grę. Nie, jasne, że nie. Da się żyć bez McDonalda? Da się. Na początku było ciężko, ale naprawdę lepiej się czuję, można tak powiedzieć. Jak z perspektywy młodego piłkarza oceniasz gwiazdy futbolu, światowej rangi w sumie, polskie gwiazdy futbolu? Czy masz takiego idola, do którego chcesz dążyć? Kto jest do Z Polski to tak nie za bardzo, bardziej ze świata, czyli Cristiano Ronaldo jest takim moim idolem i na boisku, i poza nim. Mhm. Co ci imponuje? Jego wytrwałość i jego dążenie do celu, że jest osobą pewną siebie i to, co mówi, to po prostu to robi, że mówi, że będzie najlepszy i jest najlepszy. I po prostu jego pracowitość, że on zostaje po treningach, jest wcześniej na treningu i to wszystko tak, że robi to dla siebie. Czy to jest tak, że zawsze ci się chce iść na trening, zawsze ci się chce iść na siłownię? Czy masz takie chwile zawahania, zwątpienia? Czasem są takie dni, że nie chce się po prostu i to właśnie wtedy najlepiej przełamać się i powiedzieć, muszę iść, tak? I wtedy jest o wiele lepiej, gdyż możesz przełamać sobie te złe chwile, to powoduje, że jesteś silniejszy po prostu. Czy piłka to już jest twój sposób na życie? To jest to, co chcesz robić w przyszłości? Myślę, że tak, że to już jest to, co po prostu chcę robić do końca życia. A jak wygląda kwestia wiernych fanek? Bo żeńskie grono kibicek jest dość szerokie i wiem, że no, cieszycie się niezłym powodzeniem wśród młodych kobiet. No tak, często bywa, że teraz właśnie piłkarze, słabi piłkarze mają tak, że jest dużo atencji wobec kobiet. Ale jakoś my się z tym chyba nie mamy z tym problemu jakiegoś, że do nas dziewczyny piszą, wypisują, chcą się spotkać, więc to jest takie bardziej miłe niż wkurzające. A miałeś jakieś ekstremalne takie sytuacje związane właśnie z fankami? No, zdarzało się parę razy, że na mieście spotykały i trochę to już było czasami wkurzające, ale... Zbyt nachalne. Tak, właśnie tego ja trochę nie lubię, ale nie narzekam. Więc apel do wszystkich fanek z Socziego, żeby nie być nachalnym, tak? Tak. To daje szansę na znajomość i przyjaźń. Jakie plany i marzenia? Plany? No, marzenie jest takie, żeby zagrać gdzieś poza Polską, na wysokim poziomie. Jakiś klub taki wymarzony, do którego chciałbyś w przyszłości trafić? Do Juventusu albo Realu Madryt. Moim marzeniem jest zagrać z Ronaldo jeszcze, może będę miał taką możliwość. Może się jeszcze uda złapać wiekowo. Ale na razie te plany są tutaj, że są, zostaję w Radomiu na tą chwilę, więc jakie plany będą, to dowiemy się na początku sezonu. Jak wyglądają przygotowania do sezonu w pierwszej lidze z drużyną Radomiaka? To jest bardziej przygotowanie takie motoryczne, wytrzymałościowe. Sprawdzamy swoją wydolność, siłę i po prostu przygotowujemy się, gramy sparingi różne z zespołami i po prostu ogrywamy ten zespół do pierwszej ligi. W jakieś zaplanowane w najbliższym czasie zgrupowania? Długie treningi?
Raczej te treningi będą tutaj w Radomiu. Bardziej wolimy na zgrupowanie wyjechać w zimę, gdyż jest wiadomo jaka u nas pogoda. Wolimy wtedy wyjechać sobie gdzieś poza Polskę, ale w lato tutaj zostajemy i trenujemy tutaj na swoich boiskach. Jeżeli chodzi o, wracając, ja muszę tutaj zahaczyć o takie ikony polskiego futbolu, czyli Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski. Jak generalnie twój stosunek do tych gwiazd? Do Kuby mam duży szacunek za to, jak po prostu stał się tą gwiazdą. A do Roberta, no tak, nie jest moim może idolem, chociaż to jest moja pozycja, ale jakoś nie przepadam po prostu za nim. Wiadomo, no Polak, tak, ale jakoś, żeby mój idol, czy to nie. No, różne charaktery, tak, różne podejście do piłki, więc tak jakby to jest zrozumiałe. Na co dzień grasz na pozycji? Napastnik. Napastnik. Wymaga to od ciebie dużego nakładu energii chyba podczas meczu. Musisz być cały czas gotowy. Najbardziej ode mnie zależy to, że ile strzelę bramek, tak. Z tego mnie rozliczają po prostu, nie z dobrej gry, tylko z ilości bramek strzelonych. Jak to jest podczas podpisywania kontraktu, czy tam powołania do drużyny? Ty deklarujesz jakąś swoją wydajność, czy jakieś swoje sukcesy? Nie, raczej jak już dostaję po prostu ten kontrakt na stół, to już po prostu drużyna już po prostu widziała moje CV, widziała mnie na boisku i to już nie ma znaczenia, że nie muszę mówić, co jeszcze zrobiłem. Po prostu oni już są zainteresowani mną, więc... Czyli ktoś po prostu jeździ od spotkania do spotkania i obserwuje danego piłkarza? Tak, albo po prostu ma się z menadżerów i menadżerowie to robią za ciebie, że deklarują, że on jest dobry i po prostu tak... Hmm. Prowadzisz media społecznościowe sam, czy ktoś ci w tym... Jeszcze sam. Jeszcze to nie jest ten etap, żeby ktoś za mnie to robił, ale sam sobie radzę jeszcze. Czy to nie jest trochę tak, że to jest teraz podstawowe źródło promocji samego siebie? Wydaje mi się, że tak. Właśnie teraz ten, może nie Facebook, ale bardziej Instagram jest takim portalem, w którym można się stać się sławnym. Przylansować. Jasne, że tak. Musisz myśleć i zastanawiać się nad tym, co możesz udostępnić? Tak, jakoś właśnie. Jakoś starasz się zachować tą swoją prywatność? Mm-hmm. Trzeba, bo na przykład jakieś posty z 3-4 lat mogą wyjść na jaw, bo wyśle się coś przypadkowo, czy różne rzeczy i to ludzie będą pamiętali. Internet tego nie zapomni, może większość ludzi tak, ale internet nie, więc trzeba naprawdę uważać, co się wstawia, co się pisze, bo może to się odwrócić w drugą stronę. Jaki jest stosunek piłkarzy do imprezowego stylu życia? Raczej nie ma takiego imprezowego stylu życia u piłkarzy, bo no, po prostu to źle wpływa potem na dalszą karierę, słabszą wydolność się ma, różne rzeczy takie, więc wydaje mi się, że imprezowanie to nie jest dobre dla piłkarza, tym bardziej w młodym wieku, bo można stracić te najlepsze chwile dla siebie. Szansa. Jasne, że tak. Na to, żeby osiągnąć coś więcej. Czego ci życzyć na zakończenie tego programu? Dużo sukcesów i jak najwięcej bramek. To w takim razie masz to jak w banku. Będziemy trzymać tutaj całą redakcją za ciebie mocno kciuki. Ja w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców miasta Radomia serdecznie pragnę pogratulować i podziękować za to, że tak dzielnie reprezentujesz nasze miasto. Jesteś taką ikoną dobrych rzeczy, które dzieją się i jest coraz więcej takich ludzi pozytywnych w naszym mieście. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obecność w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia.